Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, proszę podniesienie ręki. Za uchwałą. Za uchwałą. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. W głosowaniu udział wzięło... Czy Pani Danuta Wyklaska głosowała? I Pani głosowała jak? Bo tutaj nie mam, system nie zaliczył. Czyli za, tak? To w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za głosowało 11 radnych, jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Panie sesji nadzwyczajnej, czytam wniosek na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 17 punktu stanowi miasta Łódzka, noszą zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Sprawy regulaminowe. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad. Podpunkt B. Przedstawienie porządku obrad. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Łódzka. Punkt trzeci. Zamknięcie obrad. Z tym wnioskiem na dzień dzisiejszy zwołałem sesję nadzwyczajną Rady Miasta. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 12, czyli obrady są prawomocne. To 13 radnych jest obecnych na dzisiejszej sesji. Przejdę do przeczytania porządku obrad. Proponowane jest następując porządek obrad zgodnie z wnioskiem. Punkt pierwszy, sprawy regulaminowe. Podpunkt A. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum. Podpunkt B. Przedstawienie porządku obrad. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Łódzka. Punkt trzeci. Zamknięcie obrad. Zanim przejdę do punktu drugiego, mam tutaj zgłoszenia. Proszę pan burmistrz Sząbor się zgłasza. Wysoka Rada, chciałbym do porządku proponowanego porządku obrad wprowadzić projekt uchwały odmawiający zatwierdzenia taryf. Taki porządek obrad, który jest zaproponowany przez burmistrza, praktycznie Radzie nie daje możliwości podjęcia decyzji żadnej. Albo jaka została zaproponowana, albo zagłosujecie za, jeżeli natomiast zagłosujecie przeciw, to i tak te taryfy po 45 dniach wejdą w życie. Nie można stawiać Radzie ultimatum. Ja nie zgadzam się z takim traktowaniem Rady. Jeżeli mowa jest o absolutorium dla burmistrza, to w pierwszy głosuje decyzję, czy udzielamy absolutorium, czy nie, a później się głosuje uchwała. Absolutorium. Natomiast tutaj praktycznie przez burmistrza został narzucony jeden i tylko jedno rozwiązanie. Albo zatwierdzicie te stawki, albo i tak te stawki wejdą ponad waszymi głowami. W związku z tym proponuję wprowadzenie, tak jak mówi ustawa, uchwały odmawiającej zatwierdzenie. I wtedy Rada ma autentycznie wybór. Dziękuję. Dziękuję. Znaczy, rozumiem, że tak, że ten projekt uchwały o zatwierdzeniu taryf zostaje i wnosi Pan o drugą uchwałę. Tak, tak. Czy do tej sprawy Panie Grzegorzu? Proszę Pan Grzegorzkowski. Szanowni Państwo, ja chciałbym postawić inny wniosek o wycofanie tej uchwały. Obecowanie tej uchwały, uzasadnienie dlaczego i o przerwie wprowadzenia tej uchwały, co proponuje kolega. Uzasadnię w ten sposób. Szanowni Państwo, nie może być tak, że wprowadza się opinię publiczną w błąd. Mając na uwadze tutaj punkt trzeci, dynamikę wzrostu w zakresie przechowywania fosfor eksploatacji, utrzymania zbiorowych otoczeń wody i ścieki, po prostu są wprowadzane nie te dane, które aktualnie są w naszym kraju. Powiem tak. Wynagrodzenia, co się zakłada, 2,4%, zakup materiału 2,3%, energia 3,6% i tak dalej. Powiem Państwu tak, mam tu dane z Urzędu Statystycznego. Na dzień dzisiejszy to jest deflacja, nie inflacja. A cofając się wcześniej, inflacja wynosiła, mimo że założenia budżetowe były około 2,3%, około 2,2%,
2013 wynosiła 0,9%. Aktualne na 14, jakie są wskaźniki procent. Drugi kwartał 2014, 0,0. Miesiąc lipiec, minus 0,2. Następna sytuacja, która jest błędem, jest taka, że tu się zakłada różnicę między obciążeniem na budynkach jednorodzinnych i tu się zakłada dynamikę wzrostu, chodzi o abonament, 50 na jedną osobę, 51,49, natomiast na budynkach wielorodzinnych 98. Powiem tak, tłumaczy się w ten sposób, że są o jeden licznikową na dojściu, tak w zasadzie można to zrozumieć, co jest nieprawda, ponieważ rozmawiając z prezesami spółdzielni, ulicznikowienie mamy 100% na przykład ze spółdzielni Konrad. O czym my dyskutujemy? Warunkowane to było, jak Państwo pamiętacie, była uchwała odnośnie śmieci. Chodzi o sprawę, jak było opłaty, forma opłat. Myśmy ją przyjęli od wody. W związku z tym mieszkańcy firmy ponieśli koszty pewne, żeby wskazywać. A teraz nam się pokazuje, że jest jeden licznik główny i na to będzie tak. To jest bzdur. Dalej następnie, tak średnio biorąc, popatrzyłem, ile jest tak tych odbiorców na ścieki wody odnośnie liczników głównych, bo ja traktuję liczniki główne w domu jednorodzinnym, jak i w mieszkaniu, załóżmy na ulicy Dąbrowszczaków, gdzie jest też konkretny główny licznik, to jest tak, tych od wody jest 1820 średnio, to jest podane w dokumentach, ścieki 1560. Mnożąc to przez proponowaną stawkę 11,41 daje nam to miesięczny zysk, nie robiąc nic, kompletnie nic, 38,109. To daje kwotę przez 12 miesięcy około 457 000, nie powiem za co. Także szanowni Państwo, jeszcze chciałbym się posłużyć do tego wniosku, tą rzecz, że już nie będę wchodził w dynamikę wzrostu, że to uciekają 1,6% przy różnicy, jaka jest tutaj taka. Jeszcze jest jedna kwestia tutaj zarządzenia. Panie przewodniczący, już kończę. Nie, no, prawo tylko. Porównanie do porządku. I kończę. Porównanie, że wspominają. Proszę bardzo. Jest Ministerstwo Budownictwa, na podstawie czego jeszcze kalkulacje robione są, że opracowuje taryfy zbiorowego zakładu ścieków, które uzyska niezbędne przychody ochrony odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. I tym się opiera. To jest to nieuzasadniony wzrost. W związku z tym stawiam wniosek o wycofanie z posiedzenia dzisiejszej sesji projektu tej uchwały i zaproponowanie tej projektu uchwały, którą projektuje radny Szomor. Dziękuję bardzo. Czy Państwo jeszcze do porządku ktoś się zgłasza? Pani Lena też do porządku, bo chciałabym, bo będą się prawnika poradzić w związku z porządkiem obrady w zamknięciu, dlatego też zbiorę wszystkich. Proszę Pani Lena na takie. Dzisiaj muszę odstąpić od tego, bo pan prezes również tej formy nie stosuje, a za takiego człowieka go uważam. Ja tylko chciałam się zapytać, jeżeli byłby pan właścicielem firmy i powierzył tą firmę do prowadzenia przez pracownika, a ten pracownik nie realizowałby pana polityki, jeszcze sprawę skierował do sądu, co by pan zrobił z takim pracownikiem? Miał być porządek. Chyba nasuwa się jeden kontekst. Co? Dziś obrzuca się w gazecie naszego burmistrza, że to on funduje podwyżkę wody. A jakie ma wyjście? Proceduralnie wszystko się zgadza. Ale społecznie to pan poniesie odpowiedzialność. Społeczeństwo się do nas zwracało z prośbą, że może zebrać nie wiadomo ile podpisów. Bo pan nie respektuje, nie patrzy na społeczeństwo. A niech pan weźmie moją ulicę. 80% jest osób, które mieszkają od 45 roku w tych budynkach i są to emeryci, którzy mają bardzo niskie emerytury. Jeżeli jedno z nich odejdzie, tego drugiego nie stać na utrzymanie domu. A pan nie chce zafundować prawie 20%
procentową, właściwie to 31 osoby podwyżkę. Ja wyliczyłam sobie. Ja wyliczyłam sobie ostatni rachunek za lat przez sezon. Ja nie miałam czasu liczyć, ale miałam tam parę gości swoich dzieci. Wyszło mi, że za samą wodę płacę, mam rachunek przy sobie. 113 zł, obecnie 46 groszy miesięcznie. Po podwyżce płacę 139,40 za samą wodę. Ja nie przepuściłam, tylko za samą wodę. Czy taką podwyżkę przy tym, tej informacji, że przedsiębiorstwo stoi dobrze ekonomicznie i nie ma zagrożeń, to tak się funduje ludziom w społeczeństwu? Ja proponuję, żeby pan Karciński wycofał z dzisiejszych obrad, zastanowił się nad tym, tą dzisiejszą uchwałę i przeanalizował ją szczególnie, bo w innym wypadku będę wnioskować, żeby Rada podjęła decyzję co do pełnienia tej funkcji przez pana Karcińskiego. Dziękuję. Dziękuję. Panie Krzysztofie, rozumiem, że to porządku obrad. Proszę. Subordynacja, proszę pana. Także nie ma uwagi. Proszę państwa, ja proponuję jednak przyjrzeć się do wersji pana Sąborka, dlatego że ona jest jak gdyby, procedura jest rozpoczęta przez pana Warszyńskiego. Mówi o tym prawo, w jaki sposób to się odbywa. Wniosek jest do burmistrza, burmistrz do nas i pójście drogą proponowaną przez pana Grzegorza może dzisiaj grozić tym, że nie zajmiemy poprzez stanowiska i pójdzie sprawa. Przepraszam, że moje takie jest zdanie. Ja uważam, że to jest bezpieczniejszy wariant z panem tym i proponowałbym panie przewodniczący zastosować go w porządku obrad. Dobrze? Nie, no już, dobrze, ja to też tutaj. Więc tak, mamy czas jeszcze do poniedziałku do podjęcia decyzji, bo tam popularnie zwany deadline kończy się właśnie w poniedziałek, gdzie może być podjęta decyzja. Tu mam duże wątpliwości. Pana mecenasem rozmawiałem i też no, mamy pewne rozbieżności w kwestiach, czy porządek obrad może być sesji nadzwyczajnej zmieniony. W szczególności, że wnioskodawcą jest burmistrz. Obecnie pana burmistrza nie mamy na sesji i nie wiem, czy prawomocnym jest, żeby osoba pani sekretarz mogła zastąpić decyzję jego poprzez wyrażenie zgody. Także ja prosiłbym pana mecenasa o zadanie głosu, żeby nam wytłumaczył wszystkie niuanse z tym. Dzisiaj.
sektorem jestem do dyspozycji, w poniedziałek niestety mnie nie będzie. Dobrze, to ja proponuję 10-15-minutową przerwę techniczną, żeby pan Mecenas nasem ustalił to i wtedy będziemy mieli, bo rozumiem, że po prostu słyszałem, że wniosek już jest prawie też gotowy, jest podpisany, także jeżeli coś, to proszę o to, dalej, ogłaszam 15-minutową przerwę. Ja przeczytam jeszcze zarządzenie od razu, żeby radnych zapoznać. Zarządzenie numer 50.soa.155.2014 burmistrza miasta Chustka z dnia 1 września 2014 roku. W sprawie upoważnienia udzielenia pełnomocnictwa sekretarzowi miasta Chustka do zastępowania burmistrza miasta Chustka na sesjach Rady Miasta Chustka w okresie nieobecności. Na podstawie przepisu artykułu 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 96 i artykuł 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny oraz paragraf 4 ust. 2 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chustka zarządzam, co następuje. Paragraf 1. Upoważniam i udzielam pełnomocnictwa pani Danucie Groszek, sekretarza miasta Chustka do zastępowania burmistrza miasta Chustka podczas każdej nieobecności we wszystkich czynnościach i sprawach należących do kompetencji burmistrza miasta Chustka dotyczących działań i występowania przed Radą Miasta Chustka, a w szczególności do występowania na sesjach Rady Miasta Chustka, cofania wniosku o podjęcie uchwał i wyrażania zgody na zmianę porządku obrad sesji, jeżeli taka zmiana jest wymagana. Paragraf 2. Upoważnienie i pełnomocnictwo, o którym mowa w paragrafie 1, udzielam na czas nieokreślony. Punkt 2. Upoważnienie i pełnomocnictwo wygasając chwilą cofnięcia lub ustalenia stosunku pracy. Paragraf 3. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi miasta Chustka w podpisie burmistrza Jan Kowal. Dobrze, to panie mecenasie, czy w związku z tym wnioskiem ja mogę poddać pod głosowanie wniosek pana Grzegorza? Tak jak powiedziałem wcześniej, ja i mecenas Michalski uważamy, że to upoważnienie jest skuteczne. W tym wypadku, jeśli to nie będzie głosowany projekt odrzucania bądź przyjęcia tej uchwały i nie podjęcie żadnej uchwały, to też nie ma podstaw do zaskarżenia czegokolwiek, więc na pewno takie coś można, można głosować i to będzie skuteczne. Dobrze, czyli mamy wniosek prawomocny o wycofanie z dzisiejszego porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Chustka. Z tej sesji. O wycofanie z sesji, tak panie Grzegorzu? Tak. Dobrze, to będziemy głosować. Policzmy, tak, ręcznie będziemy głosować, tak? Musi być zgoda burmistrza, tak? Aha, no dobrze, przepraszam, pierwsze pytanie. Pytam, czy wyraża zgodę na wycofanie z dzisiejszego porządku obrad sesji uchwały o zatwierdzenie taryf. Tak, właśnie wyraża zgodę na wycofanie uchwały z porządku obecnej sesji. Dobrze. Ja się rozgadam. Tej sesji. No w sumie można zrobić. Pani całkowicie wycofuje, czy tylko zgadza się na wycofanie przez głosowanie przez Radę? Punkt drugi. Został nam tylko punkt trzeci.
zamknięcie obrad. Także zamykam obrady tej sesji nadzwyczajnej. Szanowni Państwo, dostałem wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej podpisany przez grupę Razem. Ja go przeczytam na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 17 punkt 2 Statutu Miasta Pustka wnosi o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta. Proponowany jest porządek obrad. Sprawy regulaminowe, otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt B. Przedstawienie porządku obrad. Punkt B, drugi. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia targów za zbiorowe zawłoczenie wody zbiorowe oraz wprowadzanie ścieków na terenie miasta Pustka. Punkt trzeci. Zamknięcie obrad. W podpisie grupa radnych Bogumił Szombor, Krzysztof Błonkowski, Włodzimierz Śródek, Waldemar Sypięcy. W związku z tym zwołuję sesję nadzwyczajną w dniu dzisiejszym o godzinie 10.15. Państwo, w związku z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 17 punkt 2 Statutu Miasta Pustka wnosimy o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta. Proponowany porządek obrad, sprawy regulaminowe, otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Pustka. Trzy. Zamknięcie obrad. W podpisie grupa radnych Bogumił Szombor, Krzysztof Łukowski, Włodzimierz Śródek, Waldemar Sypiański. Na podstawie tego wniosku zwołałem sesję nadzwyczajną na dzień dzisiejszy o godzinie 10.15. Proponowany porządek obrad jest tak jak we wniosku, czyli punkt pierwszy, sprawy regulaminowe, otwarcie obrad, stwierdzenie kworum. Podpunkt B, przedstawienie porządku obrad. Punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia targów za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Pustka. Punkt trzeci, zamknięcie obrad. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych na sali jest 13 radnych, także obrady są prawomocne. Przedstawienie porządku obrad, ja już z rozpędu przeczytałem ten porządek obrad. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania do tego porządku obrad? Jeżeli nie ma, przejdziemy od razu do punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Pustka. I zanim przejdziemy do głosowania, otwieram dyskusję na temat uchwały. Proszę bardzo, proszę o zgłaszanie się do dyskusji. Chodziłby też o pilnowaniu swojego czasu, czyli te 5 minut na wypowiedź. Proszę, pan Waldemar Sypiański. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Po raz czwarty się spotykamy w tej sprawie i we wcześniejszych spotkaniach i dyskusjach, opiniach Rady, a zwłaszcza o opinii Komisji Rewizyjnej ustaliliśmy, ustalono, udowodniono, że nie ma żadnych przesłanek ekonomicznych ani innych merytorycznych uzasadniających jakiekolwiek podwyżki. W związku z tym zgodnie z odczuciami społecznymi nasuwają się wnioski, dlaczego są te, dlaczego mielibyśmy to robić ewentualnie. Niewątpliwie są to polityczne i ambicjonalne przesłanki czy motywy grupy, która powiedzmy sobie steruje tym wszystkim, tymi przesłankami. Ja mam na myśli tu głównie Radę Nadzorczą Wodociągów. I w związku z tym, że wszyscy wiemy, jak to jest po sąsiedzku w gminie Ustka, tam władze mają już dosyć chodzenia i tego wszystkiego, wysłuchiwania tych głosów, dlaczego u nas była podwyżka, tam nie było podwyżki. Proszę Państwa, nasza podwyżka to jest tylko i wyłącznie po to, żeby uspokoić obywateli, mieszkańców gminy Ustka. W związku z tym wszystkim ja nie widzę powodów, żeby nasi mieszkańcy płacili za czyjeś błędy czy nadgorliwość. I to jest taki głos, który nie jest jedynie moim głosem, ale to jest głos tych wszystkich ludzi, którzy już płacą więcej i tych, którzy ewentualnie mieliby płacić. A tak jak powiedziałem, przesłanek ekonomicznych i merytorycznych na dzisiaj nie ma. Już szczegóły padły, mówiliśmy o deflacji, mówiliśmy o innych sprawach. A mówiąc jeszcze jedną rzecz, gdy mówiliśmy o śmieciach, że wprowadzając formę opłat za śmieci, że będzie liczona od wody, proszę Państwa, wtedy mówiłem, że jest to jeden ze wspaniałych motywów do tego, żeby ludzie zaczęli oszczędzać zużycie wody. I zaczęli oszczędzać. Czy dzisiaj mamy znowu za to też karać?
za to, że zaczęli oszczędzać, to wszystko w ogóle z punktu widzenia ekonomicznego nie ma sensu. Nie obliczajmy ludzi oszczędzania. Dziękuję. Dziękuję. Proszę panu przewodniczącemu. Ja chciałbym podkreślić to, co kolega już wspomniał, aspekt społeczny. Tu jest 247 podpisów mieszkańców Ustki protestujących. Protest obywatelski przeciwko nieuzasadnionej pozwolić kontorytki za zbiorowe zaopatrzenie wody i odprowadzenie ścieków na terenie miasta. 247 podpisów, jeden dzień. Przy wyborach tyle nie ma. Przy wyborach. To jest protest społeczny. I tutaj trudno uzasadniać czymkolwiek. Wodociągi w bieżącym roku poza planem inwestycyjnym, bo załącznikiem wniosku o podwyżkę jest plan inwestycyjny wodociągu. Zakupują samochód za prawie 2 miliony złotych. Cwany wyższy. Każdy jeden przedsiębiorca by tak jakoś zrobił. Ale przedsiębiorca, który jest nastawiony wyłącznie na zysk, momentalnie wprowadza sobie do koszty zwiększoną amortyzację. Tylko pytanie, panie prezesie, na co pan wydaje tą amortyzację? Poza tym, że pan jest notorycznie przeksięgowuje na kapitał zakładowy. 2 miliony amortyzacji rocznie. I nie są wykonywane plan, rok w rok jest niewykonywany inwestycyjny. Ja sądzę, że właściciel wydał zgodę na zakup tego samochodu. Bo to jest poważny zakup inwestycyjny, 2 miliony złotych. W planie inwestycyjnym pan wyjmuje koszty rzędu 47 tysięcy. Ja na wszystkie sposoby staram się zgłębić pana wniosek, gdzie jest zakup tego samochodu. Są pieniądze, wydajemy. A nie będzie, to podniesiemy opłatę. Nie ten wzrok. Na pewno nie ten. Dziękuję. Ale jeszcze o jednej gminie w tym wniosku. Napisał pan, standardy jakościowe, wpływ aktualnych taryf na ich poprawę. Wpływ taryfy na poprawę standardów jakościowych następuje poprzez motywację do racjonalnego zużywania wody i odprowadzania ścieków. To jest drwienie w mieszkańcach. Drwienie za to, że mniej odprowadzają ścieków, mają teraz podwyżkę i za to, że mniej pobierają wody. Ja uważam, że żeby kierować taką firmą, a w dodatku firmą, która prowadzi sprawy komunalne, to trzeba mieć autentycznie na tyle empatii, żeby z tymi najbiedniejszymi umieć się wczuć ich sytuację. A nie, że pana nie odchodzi ani biedny, ani potrafi, ani chłodek, ani chory, ani nic. To jest firma miejska. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan prezes będzie odpowiedzieć na pytania? Jeśli więcej pytań nie ma, to bardzo proszę. Nie, no wydaje mi się, że chyba po kolei będziemy, żeby się nie zagubić na tym, że jakieś pytania ominął pan. Na bieżąco będziemy. Ja chciałbym skorzystać z okazji z poprzedniej sesji, żeby odpowiedzieć również pani radnej Kozakiewicz i panu radnemu Huskiemu. Pani radna Kozakiewicz mówiła, pytanie odnośnie do tego, jak postępował, gdybym miał prywatną firmę i na temat kolekcji właściciela. Chciałem powiedzieć tak. Wodociągi Ustra, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie są prywatną firmą pana Kubicka, tylko spółką, której właścicielem jest gmina miasto Ustra. Ustawodawca określił, że zaopatrzenie wody i odprowadzenie ścieków jest zadaniem własnym gminą. To zadanie właśnie wykonuje ten samorząd przez spółkę.
ustawodawca, chcąc chronić mieszkańców przed obniżaniem poziomu świadczenia usług dotyczących tak ważnych spraw jak zaopatrzenie wody, prowadzenie ścieków, ściśle określił algorytm ustalania cen za wodę i ścieki. Według tego ściśle określonego prawnie algorytmu przygotowywany jest każdy nasz wniosek. Pan burmistrz nigdy nie wydawał mi polecenia zmierzającego do łamania prawa i ja również, gdybym był właścicielem firmy, nie wydawałbym takiego polecenia komukolwiek. Takie mam zasady po prostu. Odnośnie do tego, co pan radny Koski, który się odnosi do wskaźników z wniosku taryfowego, przekraczających wartości. Otóż te wskaźniki są również zgodne z przepisami w tym względzie. Na przytaczanie innych wskaźników nie ma tutaj zastosowania. Wszystko wskazuje na to, że pan radny Kostki nie czytał szczegółowo wniosku taryfowego, bo chcąc poprzeć z góry założoną tezę, posługuje się nieprawdą. Otóż wprowadzenie opłat abonamentowych, to bardzo silnie chciałbym zaakcentować, nie spowoduje zwiększenia wpływów spółki ani o grosz. Na stronie 5 załącznika pierwszego wniosku jest to bardzo wyraźnie zapisane. Ja to zacytuję. Koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych, koszty odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego, koszty rozliczenia należności za wodę i ścieki uwzględnione w opłacie abonamentowej pomniejszają koszty eksploatacji i utrzymania tych urządzeń będące podstawą do kalkulacji ceny za 1 metr sześcienny wody lub 1 metr sześcienny ścieków. Także manipulacją jest wyliczanie, ile pieniędzy miesięcznie dodatkowo ma spółka z tytułu wprowadzenia opłat abonamentowych. I proszę nie wprowadzać w błąd wszystkich, którzy nas słuchają. Chciałbym powiedzieć jeszcze dalej tak, że koszty poprzez wprowadzenie opłat abonamentowych rozkładają się bardziej sprawiedliwie, bo ci wszyscy, którzy zużywają mniej wody albo nie zużywają jej wcale, muszą również w opłacie abonamentowej, tak jak sezonowi, zapłacić za gotowość utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. My je musimy przez cały rok utrzymywać. Dotychczas, jak nie było opłat abonamentowych, dotychczas, jak nie ma opłat abonamentowych, one są w sposób taki no, mało, że tak powiem, adekwatny do rzeczywistości ponoszone. A opłaty abonamentowe wprowadziła spółka pod wyraźnym naciskiem radnych z roku 2010. Jeżeli Państwo odwołaliby się do sesji, które wówczas były, to szczególnym orędownikiem tego był pan radny Szombor, który bardzo silnie optował za takim właśnie rozwiązaniem. Spółka musiała się do tego przygotować i obecnie już nie odwrót od takich opłat. Bo nie wprowadzaliśmy opłat abonamentowych ze względu na to, że spółka nie była strukturalnie i kosztowo do tego przygotowana. Jeśli jest przygotowana, tak jak obecnie, to opłaty abonamentowe są jak najbardziej zgodnie z prawem konieczne do wprowadzenia. Jeśli chodzi o wypowiedź pana Sypieńskiego, który mówi o odczuciach społecznych, no, o uspokajaniu atmosfery i o tym, że to jest karanie za oszczędzanie wody, już, proszę państwa, wszyscy, którzy oszczędzają wodę, płacą mniej. Ci, którzy nie oszczędzają wody, płacą więcej. I no, taka jest zasada. Proszę tego nie sprowadzać do tego, że ludzie są karani za oszczędzanie wody. Bo gdybyśmy sprowadzili sprawę do absurdu, to można byłoby sobie wyobrazić, że mieszkańcy do tego stopnia zaczęli oszczędzać, że zużywają rocznie 1 metr sześcienny wody i odprowadzają 1 metr sześcienny ścieków. Proszę państwa, ten 1 metr sześcienny wody, 1 metr sześcienny ścieków miałby horrendalną cenę. Dlatego, że tam są koszty, których my nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Tam są podatki, tam są opłaty środowiskowe, tam jest utrzymanie, tam jest amortyzacja, tam jest energia elektryczna na to, żeby wodę pompować i oczyszczać. Proszę państwa, tam są wszystkie koszty. Im mniej zużywa się wody,
im mniej odprowadza się ścieków, tym więcej tych kosztów na jednostkę zużycia wody, jednostkę odprowadzania ścieków przypada. I my tego nie przeskoczymy. Jeżeli mieszkańcy oszczędzają i mniej zużywają wody odprowadzania ścieków, to płacą mniej od tych, którzy więcej zużywają wody odprowadzania ścieków. No, taki jest prosty sposób podejścia do tego. Jeśli chodzi o 247 podpisów przeciwko podwyżce, sądzę, że można byłoby w każdej sprawie, w której można decydować o tym, czy powinny być wprowadzone podwyżki, czy nie powinny być wprowadzone podwyżki, można byłoby poprzez zbieranie podpisów licytować się, kto więcej tych podpisów zbierze. Ja doskonale rozumiem, że każdy, kto płaci za wodę i ścieki, chciałby, żeby ta woda i ścieki były jak najtańsze. Ale również każdy z mieszkańców miasta zauważy pewnie, że woda, którą mamy w Ustce, jest bardzo porządnej jakości, że szybko usuwamy awarie, jeżeli takie następują, że jeśli odprowadzamy ścieki, proszę zauważyć, Ustka ma bardzo pięknie ocenioną plażę, a to jest również efekt tego, że ścieki oczyszczane przez naszą oczyszczalnię mają bardzo wysoką jakość. Czyli pracujemy na odpowiednim poziomie jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które wykonuje zadanie własne gminy. Proszę Państwa, jeżeli byśmy w nieskończoność odmawiali zatwierdzenia ceny za wodę i za ścieki, to doprowadzimy do sytuacji, w której spółka będzie musiała ograniczać cały czas te koszty ze względu na to, żeby zapewnić odpowiedni poziom świadczenia tych usług, ale jeśli do absurdu znowu moglibyśmy sprowadzić tę sytuację, jak zabraknie nam pieniędzy na paliwo, to ludzie będą musieli chodzić pieszo do usuwania awarii. Wolniej będziemy te awarie usuwali. A jakość wody musimy tak czy inaczej zapewnić, bo jeśli sanepid twierdzi, że jakość wody jest nieodpowiednia, to każe zamknąć ujęcie. Ja po prostu chciałbym, żebyśmy mieli świadomość tego, że odpowiedni poziom świadczenia usług to jest zachowanie przychodów, niezbędnych przychodów spółki na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego, czy do ubiegłych 12 miesięcy, tak to przewiduje prawo, z uwzględnieniem wskaźników wzrostu tych kosztów, przewidzenie tego na przyszłe 12 miesięcy, które przewidujemy w taryfie, ile wody sprzedamy i ile ścieków odprowadzimy i oczyścimy. I według takiego algorytmu przygotowujemy taryfy. Jeżeli ktokolwiek wyobraża sobie, że można zmienić te dane, to znaczy, że należałoby sfałszować koszty, które ponieśliśmy w ostatnich 12 miesiącach, które są podstawą do obliczenia taryf, albo sfałszować prognozę sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków. Jeśli ktokolwiek chciałby namówić nasze przedsiębiorstwo do tego, żebyśmy tę cenę na innym poziomie utrzymali, to do tego doprowadzi. Ja, proszę Państwa, na takie rzeczy nie mogę być szef tej firmy, jako człowiek, który musi posługiwać się prawem w tym zakresie, ja nie mogę do tego doprowadzić. Na razie ceny, które obowiązują w Ustce za wodę i za ścieki, obowiązują już 32 miesiące na tym samym poziomie. Proszę zwrócić uwagę, będzie jeszcze wrzesień cały, to będzie 33 miesiąc, jeśli tę taryfę Państwo Państwo nie zatwierdzicie, to o kolejne miesiące. Ja natomiast podejmę wszelkie kroki, żeby jednak ją zatwierdzić. A powiem szczerze, że według cen wody podawanych na stronach internetowych na 823 samorządy podające cenę wody i ścieków, Ustka jest na 721 miejscu, proszę Państwa. Średnia cena wody za wodę i za ścieki na tej liście w wszystkich samorządach 823 są umieszczone. To jest netto, to jest 9,88 zł.
dzisiaj jeszcze, przez te 32 miesiące, mamy u nas w chustce 6,72 grosze. Natomiast wnioskowana jest cena na poziomie 7,10 zł. Chciałbym, żeby również taka informacja dotarła do naszych mieszkańców, bo wcale nie jesteśmy firmą, która szasta pieniędzmi, a jeżeli chodzi o zakup samochodu specjalistycznego, to muszę powiedzieć, że już w ubiegłym roku nasze WUKO w sezonie niestety przez intensywne działanie nam się tak popsuło, że musieliśmy obce usługi wynajmować, które są bardzo drogie, po to, żeby utrzymać sprawność kanalizacji sanitarnej. Proszę zauważyć, że również poprzez te nawalne deszcze, które się nam zdarzają coraz częściej, na teorię wpływu nie mamy, poprzez mieszanie wód deszczowych z kanalizacją sanitarną, mnóstwo piasku mamy w naszej kanalizacji sanitarnej i po to, żeby porządnie ją oczyszczać, poprzednie WUKO nie dałoby rady tego, bo poprzednie WUKO po prostu przepychało ten piasek. Natomiast ten samochód specjalistyczny, który mamy obecnie, czyści odcinkowo piasek, wybierając z kanalizacji i odciążając naszą oczyszczalnię. Nasza oczyszczalnia podczas tych nawalnych deszczów również odczuła bardzo wyraźnie zagrożenia, które mogłyby, tak powiem, zatruć środowiska. To znaczy, gdybyśmy 3 dni z rzędu mieli takie deszcze nawalne i musieli przyjmować takie olbrzymie ilości ścieków opadowych, to cały osad czynny zostałby wypłukany oczyszczalni, co grozi katastrofą ekologiczną, bo po prostu nie oczyszczalibyśmy ścieków. Ja sądzę, że nie chcielibyśmy do czegoś takiego doprowadzić, a to również wiąże się z tym, o czym wspominał pan radny Szomborg, na co my amortyzację przeznaczamy. Otóż również chcieliśmy, czy chcemy zgromadzić pieniądze na montaż finansowy na modernizację głównej przepompowni ścieków. W tej głównej przepompowni ścieków, według projektu, na który mamy już również pozwolenie na budowę, przy nawalnych deszczach mamy przelew burzowy, który odprowadzałby nadmiar tych wodorowych bezpośrednio do odbiornika, czyli do rzeki. Dzisiaj takie możliwości nie mamy. Jeśli te sytuacje będą się tak nasilać z tymi wielkimi deszczami, to nie chciałbym, żeby doszło do takiego strasznego scenariusza, o którym przed chwilą wspominałem. Dlatego chcielibyśmy jak najszybciej zmontować konstrukcję finansową na sfinansowanie tej modernizacji, a to, o czym Państwu wspominałem już wcześniej, to jest około 13 milionów złotych na dzisiejszy dzień. Być może w przyszłości będzie to 10 milionów, ale chciałbym, żeby taka świadomość również była. Takich pieniędzy miasta, jak wiadomo, nie ma i jeśli będziemy cały czas pozbawiali spółkę przychodów, to dojdziemy do tego, że nie będziemy mogli skontrolować tego montażu finansowego. Jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć 2 słowa na temat tego, jakie są skutki finansowe niezatwierdzania taryf przez kolejny okres. Otóż proszę Państwa, spółka po to, żeby świadczyć usługi na podobnym poziomie, kalkulowała już 3-krotnie te zmiany cen i w sumie za pierwszy okres taryfowy, kiedy mieliśmy odmówione zatwierdzenie tych cen, utracone przychody razem to jest 229 457 zł. Za drugi okres taryfowy 337 301 zł. Za trzeci okres taryfowy, czyli to, co planowaliśmy przedostatnio, to od 11 lipca do 31 sierpnia mamy zbilansowane, to jest 100 929 zł, czyli w sumie utracone przychody to jest 667 687 zł. Tyle więcej, gdybyśmy mogli wprowadzić tę taryfę, czy te taryfy wcześniej, miałaby spółka ewentualnie na to, żeby zmontować ten montaż finansowy na modernizację przepompowni głównej.
jeśli tych pieniędzy nie zbierzemy, to o te 667 tysięcy jesteśmy, że tak powiem, opóźnieni w tej inwestycji, proszę Państwa. Jeszcze jedno może na koniec. Jeżeli Państwo uważacie, że jest jakaś grupa odbiorców, której nie stać na to, żeby zapłacić te 7 złotych 10 groszy netto za wodę i za ścieki, to macie Państwo instrument w postaci dopłaty. Tylko trzeba znaleźć pieniądze na to. Skoro tak powinno nie stać te pieniądze, żeby mogła świadczyć usługi na niezmienionym poziomie. Dziękuję. Dziękuję, proszę Panu. Szanowni Panie Prezesie, ja tutaj zachowam pełną tytulaturę i mam takie wątpliwości. Pierwsza rzecz, jeżeli Pan sobie życzy, to ja Panu pomogę. Szanowni mieszkańcy Ustki, Pan Prezes ma jeszcze, jeżeli wprowadzimy tą opłatę, ma jeszcze prawie 3 zł do równania w górę. Jeżeli nie wprowadzimy opłaty, te widełki skoczą do 3 zł, bo równamy w górę. Myślę, że to dotarło do mieszkańców w tej chwili. A teraz pytanie do Pana. Właściwie pytanie. Mówi Pan o abonamencie. Z tego, co usłyszałem, wie Pan sprowadzać przez to do absurdu. Skoro tak, to przy założeniu, że abonament wejdzie i każdy będzie płacił ten abonament, a nie będzie płacił za wodę, bo jej nie zużyje, i tu jest ten absurd, Państwo w dalszym ciągu mają czystą gotówkę i nie będzie z czego odliczać, bo nie będzie zliczona woda. To jest jedno. Po drugie, z tego co się orientuję, abonament ma kilka stawek, żeby sobie każda grupa odbiorców mogła wybrać. To są po prostu pewnego rodzaju widełki. Tymczasem tutaj mamy abonament dla każdej grupy jeden i on nie jest do wyboru, jest narzucony w pewnym sensie. Więc tak jak mówię, abonament opiera się na tym, że Państwo biorą po prostu pieniądze i można wtedy nie zużywać wody. Jeżeli ktoś zużyje, rzeczywiście może być tak jak Pan mówi. Druga sprawa. W gazecie powiedział Pan słowa, że prawo obowiązuje wszystkich młodych, starych, biednych, bogatych i tak dalej. Nie będę cytował dokładnie. Oczywiście, ale jest pierwsza rzecz. Ustka nie jest miastem bogatym, delikatnie mówiąc, więc taryfy muszą być dostosowane w mniejszym stopniu do zysków spółki, a w większym stopniu do możliwości płatniczych społeczeństwa. Tutaj tego nie ma. Poza tym są kwestie takie, jak chociażby, nie wiem, ulgi dla osób starszych, jak autobusa, to można byłoby wymienić. Mówi Pan, że mamy te instrumenty, ale w tym momencie to Pan umywa ręce, bo Pan twierdzi, ja muszę dostać tą kwotę, a Wy ludzie to chcecie. I trzecia rzecz, o której chciałem mówić, którą też Pan powiedział, no i znowu popatrzmy się w to, co Pan zrobił, czyli wprowadźmy rzeczy do absurdu. Skoro jednym z głównych celów wodociągu, firmy Wodociągi Ustka jest wpajanie mieszkańcom nawyku i umiejętności oszczędzania wody, to wyobraźmy sobie taką sytuację. Bo podwyżki są wprowadzone w trybie, harmonogramie, terminie, etc., etc., jak Pan sobie życzy, corocznie i tak dalej. I w związku z tym, skoro są podwyżki, może zaistnieć taka sytuacja, że część osób przestanie płacić, bo nie będzie miała z czego. W związku z tym doprowadzamy do czego? Pan odcina ciepłą wodę, bo zimna być musi. Pan odcina ciepłą wodę, ma oszczędności, ale przy kolejnych podwyżkach skala niepłacenia rośnie. Czyli w tym momencie generuje Pan długi w społeczeństwie, bo nie ma kto płacić. I kto te długi zapłaci? Czy nie lepiej po prostu ustalić to w tej równowadze, żeby było i odpowiedni poziom płacenia, i odpowiedni poziom stawek? Bo jeżeli nie, no to po prostu faktycznie podwyższajmy wodę, jeżeli my nie mamy na to wpływu, jeżeli mimo już dwukrotnego głosowania przeciw podwyżkom dalej ta sprawa staje, to znaczy, że my nie mamy
środki na to żadnego wpływu. No to wtedy, proszę bardzo, firma podwyższa wody, ale kwoty i ceny, ale w tym momencie miasto jeszcze bardziej biednie i w końcu naprawdę nie będzie miał kto płacić. I co pan wtedy zrobi jako zarządzający firmą, jeżeli podwyżki cen spowodują, że nie będzie można płacić? A wiadomo, jak jest ciężko. I to by było właściwie na tyle. A jeśli pan mówi o tym, że pracownicy pana firmy, że może dojść do sytuacji, gdzie będą chodzić pieszo na interwencję, to... Panie Rosy, czas się skończył na dokończenie myśli. Przepraszam, ostatnie zdanie, które skoro pan tak mówi, to może warto by było pomyśleć nad zmianą wynagrodzeń. Przepraszam? Czy rady nadzorczej? Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę panie prezesie. Ale tak naprawdę, ja wiem, że nie tylko odpowiedzieć na wszystko, ale tak syntetycznie, bo jeszcze wiele osób się zgłasza. Panie prezesie, będzie pan odpowiadał? Proszę uprzejmie. Jest tak. Jeśli chodzi o grupę odbiorców, według tego, jak to ustaliliśmy, to nie będzie tak, że każdy sobie wybiera, do jakiej grupy odbiorców należy, tylko to przedsiębiorstwo będzie się mogło organizacyjnie określa, kto i jakim jest odbiorcą, bo to ze względu na poziom świadczenia usług, czy położenie danego odbiorcy wody w stosunku do tego, co jest opisane w wniosku. Ja panu chciałbym tylko przypomnieć, że gmin w Polsce to jest 2489, a to jest zawsze, a teraz się znajdzie, teraz drugi moment. Pan mówi, że nie ma pan dodatkowych możliwości zarobku. Ja pana pytam, co pan robi a z dodatkowymi wpływami, co się zdarzy na wynik. Jak ta sprawa wygląda? Bujacie się panowie kupę lat, pośrednik wybiera pieniądze z miasta. Gdzie pan jest w tej roli? Czemu pan tam gdzieś się nie wali w stół? Teraz merytorycznie, proszę pana. Ja te analizy z tu nie brałem, tak jak pan tu wyobraża, bo ja sprawdziłem spółdzielnie naszych, jak mają te mieszkania. Tu państwo też się analizę dowiedzieli do 80 mieszkań. Tak? Powiem tak. Wie pan, nawet taki cykl nie ma, takiego bloku. Powiem tak. Dwa największe kroki spółdzielnie prowadzą po 150 mieszkań. Dwa po 120, raz za dużo mniej, co daje średnią 50 mieszkań. Już nie będę tylko dynamika wzrostu, jak się panu przedstawia, że brakuje panu 1,6%. Teraz chciałbym się odnieść jeszcze do tego, co pan tu przedstawił, że pan bazuje na, proszę pana, średniej utrzymania zdrowego zobaczymy wody. Chodzi o analizę wskaźniki, które GUS podaje. Oprócz GUS-u ma być ludzkie prawo, oprócz prawa, ale pan się nie cofnął do 2013, co było wskaźnik 0,9. Pan dalej utrzymuje 2,3 i tak dalej. Powiem dalej, panie prezesie. Jak to się dzieje, że pan szuka pieniędzy w kieszeniach mieszkańców? A przypomnę panu, że zarząd pana firmy w ciągu 2 lat wzrost zarobku o 32 tysiące. Proszę pana, przejdźmy do inwestycji, jakie pan tu mówi szumnie, pan zbiera, pan wykonuje na terenie miasta. Niech pan mi powie, rozmawialiśmy parę lat temu, powiedziałem, jest w mieście ulica na Wyłasie Przemyślnicza. Ulica, która posiada szambo. Jak pan wie, przepisy ustawy europejskiej, które wejdą w 2016, tylko dają prawo na to, do tej daty. Ludzie będą musieli zastosować własne stacje czyszczania. O tym się nie mówi. Obiecał pan, że w 2013 zrobi pan dokumentację na tej ulicy. Ja mam do pana analizę, proszę pana, plan inwestycyjny w zakresie wodociągowych na lata 2013-2015. Proszę znaleźć taką ulicę. Nie ma. Po prostu pan picował, że zrobił pan to w 2012, chociaż do komunikacji. Pamięta pan naszą? Proszę pana, następna rzecz, którą pan powiedział, że pan tu mówi, że pan musi wszystkie urządzenia utrzymywać przez cały rok sprawnie techniczne. Oczywiście, na to bierze pan pieniądze. Powiem panu ponad 10 tysięcy złotych. A jak to się dzieje, proszę pana, że ulica Wenecka,
bezpieczeństwa na wszystko, co pan powie do paru, a ja panu powiem tak, że my jako Rada Miasta, żeby przynajmniej się poczuwam, żeby się zdrowo, żeby pan przestrzegał to, co panu przy tym sprawach mówił, a konkretnie to są urządzenia na miejscu, że należy dać przede wszystkim pod ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnioną wzrostem ceny stawek. I Rada będzie, już panu powiedziała, że jest za mieszkańcami, a nie za utrzymaniem wysokich pensji, niekompetencji i nie robienia planu rozwoju urządzeń wodociągowych. O ile pamiętam, zakres umocowania instalacji to jest wyłączony na pan około 93%. W tej chwili nie powiem dokładnie. Tyle lat czekamy na 100%. Jesteśmy uzdrowiskiem, a na samym wiedzie jest szanowisko, proszę pana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan chce coś odpowiedzieć, czy mogę zadać? No nie będę się odnosił do spraw, które nie są związane z taryfami. Wszystkie czynne biologicznie tereny robimy nieczynnymi biologicznie. Stąd się bierze to, że te ścieki, które spływają na najniższe miejsce między Chopina i Beniowskiego, powodują to, że tam po prostu nie są w stanie odebrać urządzenia kanalizacji deszczowej tej wody. A odnośnie do czyszczenia studzienek, to miasto, z tego co wiem, bardzo regularnie czyści studzienki kanalizacji deszczowej i sądzę, żeby w tym względzie w jakiś sposób oszczędzało. Na tyle, na ile jest sprawna i porządna ta kanalizacja deszczowa, pracuje bardzo porządnie. Blokada, która jest przy porcie, już teraz też będzie zlikwidowana, to w sam raz Urząd Morski. Tam, że tak powiem, był współsprawcą tego, że tam były blokowane odbiorniki deszczowe. Chciałbym tych najważniejszych sprawach. Do innych się nie będę odnosił, bo one są trochę, tak powiem, niezwiązane z taryfami. Tylko z kasą. Dziękuję bardzo panu. Można, panie przewodniczący? Proszę, nie usłyszałem jeszcze od pana prezesa, bo pan mówi, że szukał. Ja pamiętam przy jednej sesji, wyjaśniliśmy panu, że pan mówi, że już w tej chwili ona mi się jest wyliczona. Ja panu jeszcze raz zadaję pytanie. Co jest z wpływami do środka na mynę? Kiedy będzie pan? A nie obciąża pan pozostałym zapewnieniem do Rosji? Proszę, panie prezesie. Wyrokiem sądu z marca tego roku przejęliśmy urządzenia kanalizacyjne. Własność urządzeń kanalizacyjnych, przez które są te ścieki odprowadzane. I to, co pan mówi, no, mija się z prawdą, bo sam raz umowy zostały wysłane do tych wspólnot i mieszkańców, którzy tam działają za wodę, tam się z nami rozliczają, a te ścieki już powoli zaczynają się rozliczać. Powoli. To też opłaty dla mieszkańców, tam też nie robi powoli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Szomor. Proszę bardzo. Odnośnie kolego Koski hotelu Grand Lubicz, to ja współczuję właścicielowi tego hotelu, bo będzie miał takie grudasu, że się mogło wyjść. 3600 metrów sześciennych wody przez rok, to jest 300 metrów sześciennych w miesiącu, na 600 osób. Panie prezesie, nie 1 metr sześcienny, pół metra sześciennego. Nie mówię, czy to o zabiegu, ale to abstrahuję. To znaczy, ja chciałbym się zwrócić przede wszystkim do Rady. Pan prezes spycha naszą dyskusję tak dosyć fajnie na to, czy wskaźnik zwyżki chcę taki, czy taki powinien być taki, czy taki, czy te kalkulacje są zrobione prawidłowo, czy nieprawidłowo. Ja chciałbym zwrócić jedną uwagę, że należy zastanowić, czy w ogóle te podwyżki powinny być. Nie, czy są zrobione prawidłowo. Wodociągi Ustka są najbogatszą spółką komunalną w mieście. Przez okres ostatnich 7 lat zgromadziły majątek taki, że mogłyby wykonać wszystkie inwestycje zaplanowane. Nie zliczając tak już amortyzacji, którą sobie tak cały czas
układa na kubkę, na kubkę, na kubkę. Spółka generuje rok w rok zyski. Tak, w zeszłym roku miała najmniejsze 7%. Po 12%, po 15%. I nie jest sprawą podstawową, czy kalkulacja naliczyła w ten, czy w tamten sposób, czy rozdzieliła to na abonament, czy na to, czy na to. Spółka po prostu nie ma najmniejszych podstaw, żeby podnosić cenę w ogóle. Spółka charakteryzuje się ogromną nadpłynnością. Spółka ma zyski przekraczające w każdym roku założony zysk startowy. 3%. Najmniej jak spółka uzyskała zysku, to jest 7%. Pan prezes mówi o dalekosiężnych inwestycjach, że kiedyś będziemy musieli coś tam naprawić. Podstawą do działania spółki jest zatwierdzony przez burmistrza plan inwestycyjny. On przewiduje przez 3 lata wydanie kwoty 6 milionów. Tak. 6 milionów. Spółka ma już w kosztach, którzy mieszkańcy płacą, ponad 2 miliony amortyzacji. Żaden rok nie był wykonany plan w 100%. Żaden. W tym roku wypadły następne dwie ulice nierobione. Czasowo. Znowu pan na koniec roku odpisze część amortyzacji, oczywiście na kapitał zapasowy, później na płacę. I w tym jest podstawowy dylemat. Jeżeli będziemy się dyskutować na temat, czy zatwierdzić tą uchwałę, czy nie, to w ogóle czy powinno dojść do sporządzania podwyżki cen. Bo nie, według mnie nie. Spółka jest w tak dobrej sytuacji, że poradzi sobie swobodnie jeszcze przez rok. Nie mówię, co będzie później. Ale na pewno za ten rok wykaże znowu. Jeżeli wykaże jednak na poziomie 3%, to panie prezesie, jak będzie pan pierwszy raz w widełkach założonych dla spółki. Pierwszy raz. A tak wiecznie jest. Za duże zyski na płynność, niewykonywanie inwestycji. I takie są fakty. I dlatego ja uważam, że powinniśmy przede wszystkim odrzucić tą podwyżkę z jednego. Ona nie ma podstaw w ogóle do sporządzania. Ani czy jest zrobiona prawidłowo, czy nie. Tyle powinien mieć pobór wody, czy nie powinien mieć pobór wody. O tych sprawach nie dyskutujmy. Dyskutujmy tylko o tym. 5 minut minęło, to jest minutę na dokończenie myśli. Dziękuję. Do celu. Tak. Szybko. Proszę, panie prezesie. Proszę państwa. Pytanie, czy podwyżki powinny być? Ja się posługuję prawnymi, już to tłumaczyłem kilkakrotnie. Musi być wyliczona taryfa. Jeżeli taryfa przewiduje, że ceny mają wzrosnąć, no to wzrastają ceny. Gdyby taryfa przewidywała, że mają się zmniejszyć, to ceny by się zmniejszyły. A to czy ja chcę, czy nie chcę, to jest sprawa drugorzędna. Ja nie chciałbym, żeby były podwyżki, ale sam raz z liczenia bym wychodził. Pan radny Sombor. Niestety nie odróżnia kapitału od pieniędzy. Jeżeli to, co jest kapitałem spółki, byłoby pieniędzmi w żywej gotówce, to przeprowadzając analogię, miasto mogłoby spłacić olbrzymie pieniądze, które obecnie ma, na przykład płacąc ratuszem, albo nie wiem, no, drogami, których jest właścicielem, albo urzędników sprzedać. Majątkiem, który ma, a to jest porównywalne do kapitału, o którym wspomina pan radny, że milionów mamy pieniędzy, które wyrwaliśmy mieszkańcom. Właścicielem tej spółki jest miasto. Miasto jest właścicielem tej spółki.
ten kapitał, który jest kapitałem spółki, jest własnością miasta, gminy miejskiej. Także proszę pana, taka drobna uwaga odnośnie do tego, żeby nie wprowadzać ludzi w błąd. Natomiast chciałbym jeszcze o jednej, no, powiem szczerze, sprawie, która mnie bulwersuje dłuższego czasu, nikt tego nie kosztuje. O tak zwanym zysku statutowym, o którym wspomina pan Szandor. Nie wiem, skąd wymyślił sobie pan radny jakiś zysk statutowy w wysokości 3%. Nie ma takiego zapisu w żadnym z dokumentów spółki. To jest nieprawda. I jeśli pan uważa, że przestępstwem, bo tak to pan kiedyś ujął, jest osiąganie zysków ponad te 3%, to wie pan, no, to jest kompletne niezrozumienie zasad działalności spółki prawa kapitałowego. Proszę pana, nieprawda, że ulica czasowa wypadła z planu inwestycyjnego w tym roku. Zaraz zauważy pan w miesiącu wrześniu, będziemy robili wodociąg. A jeśli pan uważnie obserwuje, to również uszczelnialiśmy kanalizację sanitarną i w mieście były takie ślady, gdzie firma, która przeprowadzając takie uszczelnienia, również w dużym stopniu prowadzi modernizację i remonty tych naszych sieci. Także działamy bardzo intensywnie w tym względzie i wydajemy te pieniądze, które są w planie modernizacyjnym. Natomiast niestety musimy część tych inwestycji ograniczać. To z różnych względów, również ze względów takich, że nie zostały nam zatwierdzone taryfy w poprzednich okresach taryfowania. A jeśli chodzi o odpowiedzialność finansową, to gdy pan, posługując się tym raportem firmy Revit, czyli biegłych rewidentów, którzy poprzedni wniosek sprawdzali, gdy pan uważnie przeczytał, to zauważył pan, że nadpłynność finansowa jest charakterystyczna dla firm wodociągowo-kanalizacyjnych, które działają na terenie naszego kraju. I bo tam była taka analiza porównawcza do innych spółek z branży, czy firm z branży. I pojęcie nadpłynności finansowej nie jest pojęciem pejoratywnym, nie jest pojęciem negatywnym, ale wręcz przeciwnie, wielu ekonomistów uważa, że to jest zaleta firmy, jeśli ma ona nadpłynność finansową. Tyle pokrótce do wypowiedzi pana radnego Szambora. Nie mieliście 5 milionów odłożonych na rachunku? Słucham. Firma nie miała 5 milionów odłożonych na rachunku. Firma na koniec roku, zgodnie z tym, co było podane, miała takie pieniądze i już takich pieniędzy nie ma niestety. No tak. Dziękuję bardzo. Proszę pana, to idę dalej. Dwie tabelki, chodzi o zróżnicowany abonament. Według mnie to mamy tam prawa zapisane w Konstytucji RP. Według Konstytucji każdy obywatel wobec prawa jest równy. Nawet wobec prawa samorządowego. Podam przykład chociażby zróżnicowania w domku jednorodzinnym i w budynkach wielolokalowych. Jest tak kolosalna różnica, że według mnie to jest łamanie pewnych zasad. Trzeba by było zrobić w taki sposób, jak to robi energetyka i gazownictwo. Tam abonament jest praktycznie dla każdego równy. Także tutaj według mnie łamie pan pewne zasady, które zapisane są w Konstytucji. Dziękuję. Proszę panie prezesie. Panie radny, znowu wracamy do regulacji prawnych. To, o czym pan wspomina przy rozliczaniu za energię elektryczną, to podlega prawu energetycznemu. Dla nas ustawą podstawową jest ustawa o zabezpieczeniu wody i odprowadzaniu ścieków. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób abonament powinien być ukształtowany. To również o tym traktuje i ustawa, i rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy. Dlatego przeprowadzanie wszelkich analogii jest tutaj troszkę jakby błędne. Rozumiem pańskie podejście, że wszyscy powinni być równi, ale to prowadzi do nieprawidłowych wniosków ze względu na to, że gdyby tak było, to pewnie regulacje prawne by to. Natomiast regulacje
cokolwiek jest źle w tym wniosku, to proszę się powołać na to i powiedzieć, w jaki sposób to powinno być zrobione. No, ja sądzę, że zrobili tam najlepsi fachowcy, jacy mogli zrobić. Dlatego, że już po kolejnych wnioskach, w których miałem odmowę, skorzystałem z takiej firmy, która no, w kraju jest jedną z najlepszych firm, która potrafi zrobić takie wyliczenia, bo nie można pozwolić na to, żeby można było kwestionować wyliczenia wtedy, kiedy są zrobione zgodnie ze sztuką. Dziękuję. Dobrze, pani Danuta, Lubelska, proszę bardzo. Panie prezesie, w swoim wniosku o zatwierdzenie zarady stwierdza pan, że różna wysokość opłaty abonamentowej uzależniona jest od sposobu rozliczania dostarczanej wody przy ściekach wynikająca z różnego sposobu odbioru ścieków. Odbiorcom usług takie stwierdzenia nic nie mówią. Już pan, to co będę chciała teraz poruszyć, na to pan powiedział, że to jest wasza kwestia, ale ja odniosę się do tego. Wyodrębnił pan aż 6 grup odbiorców. Uważam, że wprowadzenie zbytniej drobiazgowości w tym względzie po prostu trochę zaciemnia tą sprawę, bo od grupy pierwszej do trzeciej woda służy tym samym celom, gospodarstwom domowym i ma taką samą cenę, a od grupy czwartej do szóstej można było przyjąć, że to jest woda wykorzystywana ogólnie mówiąc do produkcji. Czy nie prościej i czytelniej dla odbiorcy byłoby wyodrębnić dwie grupy, jedną gospodarstwo domowe i drugą przemysł. Żadne znaczenia nie ma, czy odczyt jest z wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego, czy rozliczenia według przeciętnych norm zużycia. Cena wody jest ta sama. Natomiast co dotyczy opłaty abonamentowej, nie dopytałam się w żadnym z pana wniosków, skąd jest proponowana stawka. Wysokość opłaty abonamentowej nie powinna zależeć od przypisania do taryfowych grup, bo daje to takie skutki, że różnice w opłatach między odbiorcami będą 80-krotne różne. Panie prezesie, nie może być jedna stawka abonamentowa dla wszystkich odbiorców rozliczanych według urządzeń pomiarowych, bo są to budynki wielolokalowe i domki jednorodzinne. Jako spółka pan powiedział przed chwilą, że przygotowaliście się dobrze do wprowadzenia opłaty abonamentowej, ale ja uważam, że nie zadaliście sobie trudu, aby wypracować kryteria naliczenia stawki abonamentowej, które były przejrzyste i zrozumiałe dla każdego odbiorcy. Proszę wziąć pod rozwagę, panie prezesie, propozycję. Jako kryterium określającym przynależność do poszczególnych stawek opłaty abonamentowej powinien być średnica przekroju urządzeń pomiarowych, które określają zdolności przepustowe przyłączy wodociągowych czy kanalizacyjnych. Zrównać nie możemy odbiorcy z przyłączem 20 mm z odbiorcy, gdzie przyłącze wynosi 150 mm i więcej. Według tych samych kryteriów powinny być rozliczane również ścieki. W swoim opracowaniu wspomina pan również o opłacie z odczytów licznika. Moim zdaniem nie można nawet liczona do abonamentu. Jeżeli taka opłata jest, powinna stanowić jakąś oddzielną pozycję opłat za wodę. Także moim zdaniem wniosek jest nieprzejrzyście przygotowany, tak jak już tu koleżanko powiedział, dyskryminujący osoby. I ja wnioskowałabym, żeby pan jednak sam wycofał ten wniosek o podwyżkę wody i przygotował to tak, żeby wszyscy byli równo traktowani. Dziękuję bardzo. Wiele czoła przed analizą, którą wykonała pani radna. Natomiast ten cały wywyk jest polemiką z rozwiązaniami prawnymi. A ja nie chcę polemizować z tym, co ustalili ustawodawcy, do 460 posłów i 100 senatorów ustala prawo, w związku z czym ja podtrzymuję to, co zostało zrobione we wniosku, zostało to zrobione z
zgodnie z prawem i sugestia, żebym wycofał sam wniosek, jest sugestią, żebym postąpił niezgodnie z prawem, w związku z czym ja również tak nie postąpię. Panie prezesie, ja do tej sesji się przygotowałam dobrze. I prawo nigdzie nie mówi, no że ma być tak zrobione, jak pan to zrobił. Po prostu, ja panu daję to pod rozwagę, bo w innych miastach są takie zasady stosowane, a ja nie uważam, żeby tamci, tamte spółki działały niezgodnie z prawem. Podnoszę wrażenie, że pani radna mówi na przykład o spółce, który przedłużył czas obowiązywania taryf o kolejne 12 miesięcy. Chciałbym zwrócić uwagę, że nasze taryfy obowiązują w oparciu o wniosek, który był złożony w październiku 2011 roku. I to były taryfy, które były wyliczone na rok 2012. W grudniu 2012, znaczy w listopadzie 2012 roku złożyliśmy wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania taryf o kolejne 12 miesięcy. I te taryfy zostały przedłużone na rok 2013, a w październiku roku 2013 zaczęliśmy procedować kolejne nasze wnioski, z których trzy kolejne, jak Państwo pamiętacie, uzyskały odmowę zatwierdzenia taryfy. To jest czwarty wniosek z rzędu po tym okresie, kiedy już 24 miesiące obowiązywały ceny na tym samym poziomie. Także przypominam, nasze ceny obowiązują już 32 miesiące, wrzesień będzie 33 miesiącem, ich obowiązywania, ja wnioskuję w tym wniosku taryfowym, abyśmy zmienili taryfy od 4 października 2014 roku na 12 miesięcy o poziom, który jest wskazany we wniosku. Wskaźnikowo te ceny są o 5,79% wyższe w stosunku do obowiązującego wersji. Mówisz tak? Dobrze, Pani Gminy, dobrze. Ale Pani Gminy, ja nie odniosłam się do taryf. Ja tylko chciałam, bo kiedyś ten abonament będzie musiał wejść. Ten abonament wejdzie kiedyś w tym. Ja się odniosłam do tego, jak ten abonament zrobić. Ja nie kwestionuję żadnych taryf, tylko zrobili moi koledzy. Ja poruszyłam zupełnie inną sprawę. Jak naliczyć abonament, żeby on był sprawiedliwy. Także o to mi tylko chodziło, nie o taryf. Pani radna mówi o odczuciach swoich, ja natomiast mówię o rozwiązaniach prawnych. Ja muszę się stosować do prawa. Zrobiliśmy to z najlepszym podejściem, jakie sobie tylko wyobrażamy. W jaki sposób sprawiedliwie podzielić tych odbiorców na grupy taryfowe. Natomiast pani ma inne odczucie w tym względzie. Sądzę, że to jest jednak odczucie, a niekoniecznie próba odniesienia się do rozwiązań prawnych. Ale panie prezesie, niech pan nas na logikę weźmie, że ile kosztuje nitka, a ile kosztuje sznur. Tak samo i tu woda. Woda płynie cieniutką rurką i woda płynie grubą. No przecież pan nie jest. Według moich opowieści procedury, pan by jeszcze zyskał. A pan nie widzi tego, że pan by zyskał. No dziękuję bardzo. Dziękuję. Dlatego ja chciałbym się dowiedzieć, dlaczego taka rozbieżność. Raz się pojawia, raz znika, teraz mam tłumaczyć, że ten abonament jest jednak niezbędny. Tam się nie pojawił, dlatego chciałbym się dowiedzieć, dlaczego jest brak konsekwencji tego pojawienia się tej opłaty abonamentowej. Ale nie dokończę, bo pozwoli pan jeszcze mówić, bo jeszcze druga część. Czy przy drugim, trzecim wniosku mieliśmy też opinię biegłego dotyczącą stawek opłaty za wodę. I mam pytanie, czy nadzór właścicielski, który burmistrz pełni, konsultował pan z burmistrzem jako nadzorem właścicielskim, jaki sposób finansowania ma być inwestycji? Bo w tym opinii biegłego pojawił się dwutorowy sposób finansowania inwestycji przez wodociągi. Z jednej strony wodociągi wyrabiają swój dochód i płacą same za siebie, ale z drugiej strony może właściciel wspomagać poprzez dotacje do spółki, znaczy dofinansowanie spółki, czyli wykładanie własnych pieniędzy miasto by wykładało na te inwestycje. I rada tutaj miała tą myśl, właściwie myśmy też odczytali to jako rada, że właściciel też taką myśl ma, że w razie gdy zabraknie spółce na inwestycje, to tutaj miasto wspomoże właśnie poprzez dofinansowanie spółki na te inwestycje. Dlatego też nie zgodziła się na przyjęcie tych
ustawy. Dlatego dziwi mnie teraz, że mamy na polityka, że spółka już straciła 600 tysięcy. Bo ja rozumiem, że właściciel w pełni świadomie, rada też w pełni świadomie, ma tą świadomość, ma tą wiedzę, że nie będzie, że te pieniądze będzie musiała przeznaczyć. W razie inwestycji będzie wspomagała sama. To wszystko. Więc w stosunku do tego najpierw, że raz jest opłata abonamentowa, drugi raz nie. Otóż nasz pierwszy wniosek, który obejmował opłatę abonamentową z października ubiegłego roku, który miał obejmować okres od 1 grudnia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, z opłatami abonamentowymi wskaźnikowo przewidywał wzrost cen za wodę i ścieki o 10,38%. I tam w tej opłacie abonamentowej, proszę Państwa, był podział na tych, którzy miesięcznie są odczytywani i na tych, którzy są odczytywani raz na 3 miesiące, bo takie były odczyty. Ponieważ ten wniosek został przeprocedowany, jak Państwo wiecie, w ten sposób, że została udzielona odmowa. Ja konsultowałem z właścicielem, czyli z panem burmistrzem, i pan burmistrz powiedział, że odczucie społeczne jest takie, że bardzo niesprawiedliwe są te opłaty abonamentowe, ponieważ takie zróżnicowanie prowadzi do tego, że wszyscy chcieliby być odczytywani raz na 3 miesiące i tak nie można. Dlatego ja powiedziałem panu burmistrzowi, że ja w kolejnym wniosku, który będę musiał składać zgodnie z prawem, nie jestem w stanie przestawić tego tak, żeby wszyscy byli odczytywani co miesiąc. I ustaliliśmy z panem burmistrzem, że kolejny wniosek taryfowy będzie bez opłat abonamentowych, natomiast spółka podejmie wszelkie działania, żeby ujednolicić system odczytywania tych wodomierzy. I w związku z tym, że to wymagało czasu, żeby to przygotować, drugi wniosek taryfowy był opracowany bez opłat abonamentowych. On niestety również upadł, natomiast my już się w tak zwanym międzyczasie przygotowaliśmy do tego, że możemy ujednolicić system odczytywania wodomierzy. I tak jak w olbrzymiej większości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, będziemy je odczytywać, proszę Państwa, co miesiąc. I w tym trzecim wniosku taryfowym już takie przygotowanie było. Teraz jest czwarty wniosek taryfowy i w nim również jest takie rozwiązanie. Także to była tylko jedyna różnica, dlaczego były w pierwszym wniosku, w drugim nie, w trzecim, czwartym pojawiają się opłaty abonamentowe. Jeśli zaś chodzi o finansowanie inwestycji, to ja rozmawiałem również z panem burmistrzem na ten temat i widziałem rzeczywiście, że pan burmistrz również jest poruszony tym, że tak bardzo, no, że tak powiem, jakie to już są turbulencje przy ustalaniu tych opłat taryfowych. I ja tłumaczyłem i z wielkim zrozumieniem pan burmistrz do tego podszedł i powiedział tak, żebym wziął to pod uwagę, że jeżeli zabraknie pieniędzy spółce na to, a będzie taka konieczność, żeby to sfinansować, że miasto będzie musiało to sfinansować. Ja póki co chciałem, żebyśmy mogli no, zmontować dane do wniosku, nie przewidując obciążenia miasta w stosunku do tej naszej inwestycji. Ale pan burmistrz powiedział wyraźnie, że jeśli będzie taka konieczność, to miasto będzie starało się stanąć na wysokości zadania. Sądzę, że obecnie troszkę się sytuacja zmienia, ale ja jak najbardziej taką deklarację państwa, którzy sądzę, że w dużej mierze będziecie pracowali w przyszłym samorządzie, wezmę pod uwagę w kolejnych wnioskach taryfowych. Natomiast ten wniosek taryfowy chciałbym, żeby był przyjęty pod takim kątem, że my do miasta póki co ręki nie wyciągamy, bo pieniądze na tę modernizację, czyli na najwyższą naszą potrzebę inwestycyjną. Czyli ja rozumiem, że mimo że w świadomości, że wiedział pan, że burmistrz jako organ właścicielski wyraża taką opinię, że dofinansujemy, we wniosku pan tego nie przewidział. Nie przewidziałem. Dobrze, dziękuję. Proszę pan Grzegorz Polski. Dziękuję. Ja panu podpowiem, panie przewodniczący, skąd tak wynika odpuszczenie tego abonamentu. Choć patrząc na wskaźniki z Urzędu Statystycznego, widać po tych poprzednich wnioskach odnośnie analiz finansowych, podwyżek wynagrodzeń, szereg kosztów itd. To było źródło, ponieważ w 2011 inflacja była 4,3, 2012 3,7. 2013 0,9, a w lipcu tego roku jest minus 0,2. I teraz, żeby utrzymać te nakazane, tak myślę, z
przyzwyczajone, że tak powiem, ponad 2,5% niektóre, no z tego tytułu szuka się jakiegoś rozwiązania. Między innymi podejrzewam abonament. Teraz patrząc na te 2489 gmin w Polsce, powiem tak, abonamenty wprowadzone są w 47%. To jest jedno. Drugie abonamenty, panie prezesie, są jakby w trzech formach obciążeniowych. To znaczy, albo jest abonament na hotel, albo na ścieki, albo są łącznie. Tak? Albo są łącznie. O ile pamiętam, są chyba na tylko na jeden składnik. I o ile pamiętam, chyba 9 zł, czy 8,60. Dlatego nie przyrównujmy się, że w gminie jesteśmy na którymś na miejscu, bo kwestia jest inna. Ja wiem, że łatwo się przyzwyczaić do formy pieniędzy, że to jakby napędza biznes, z tym, że realia gospodarki są inne, idą w drugą stronę. I teraz trzeba jakieś te pieniądze, jak się żeśmy przyzwyczaili, dobrze jeść, no to teraz szukamy, żeby dalej dobrze jeść. I patrzy się, skąd te pieniądze my zabieramy, tak? A zabieramy, przypomnę panu prezesie, że przez ostatnie lata mnóstwo booster wynosi w ten sposób, że ludzi korzystających z jakiejś rodzaju pomocy społecznej jest 1648 rodzin. Proszę policzyć rodzin, nie osób, a miasto, które ma w tej chwili 15700 zgłoszonych osób. Także ubóstwo wzrasta, a obciążenia rosną. Dlatego nie powinno tak być. Myślę, pan jest mieszkańcem i również człowiekiem. Widzi pan to i my powinniśmy traktować te podwyżki wszelkiego rodzaju do tej sfery najniższej. Przeliczając to do panu podałem te wskaźniki strefy biedy. Nie może być. I jeszcze jedna kwestia, ja nie rozumiem, co pan stwierdza tak. Licznik główny. To mnie na rodziny nie ma licznika głównego. A jaki są? Ja się pytam. Ja może mieć drugi podlicznik na oblewanie na ogrodu, ale to jest główny licznik. Każdy z mieszkańców ma również główny licznik. Koniec. I w związku z tym, to jest osoba fizyczna. Powinna opłata być jednakowa. Nie może być różnic. Chyba, że prowadzi ktoś działalność gospodarczą i wtedy do innej grupy pan to wprowadzi. Wtedy jest to logiczne. Ale jeszcze raz mówię, nie wszyscy mają to na ilość gmin. Proszę zobaczyć rodzaj ubóstwa i tak zwane działalność różnicy przemysłowa przedsiębiorstw, które w okresie letnim to mają przedsiębiorcy, zwyżkę tylko tej wody. Trzecie, proszę, tam gdzie jest możliwe, między innymi, co powiedziałem, firmy, ściągać te pieniądze do miasta, to automatycznie, więc będzie pan miał więcej pieniędzy, to rozłoży pan mniejsze kwoty obciążeniowe na pozostałych mieszkańców. I czwarte, kiedy pan uruchomi, znaczy zrobi to, że nie będzie, proszę pana, szamp na ulicy Rzemieślniczej. O zgrozo, to jest ulica, która znajduje się najbliżej wodociągu. Najbliżej. Była kwestia taka, że mówiliśmy, przyjdą inwestorzy, pan powiedział, że... Proszę bardzo. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Za uchwałą. Za uchwałą. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. W głosowaniu udział wzięło... Czy pani radna Wybraska głosowała? I pani głosowała jak? Bo tutaj nie mam, system nie zaliczył. Czyli za, tak? To w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za głosowało 11 radnych, jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Na tym zakończyliśmy dzisiejsze posiedzenie Rady Miasta. Zamykam obrady sesji nadzwyczajnej. Dziękuję.